Dzisiaj będzie nie o graniu, a o lutowaniu. Cześć wszystkim, w tym odcinku wracamy znowu do konsolki, ale dzisiaj w ogóle nie będziemy zajmować się graniem, tylko tym, że tak jak wam kiedyś mówiłem w poprzednim odcinku, do tej konsolki można sobie podłączyć kartę Wi-Fi, w ten sposób sobie z niej korzystać. To jest całkiem spoko rozwiązanie, ale skoro można mieć lepiej, dlaczego nie lepiej? I właśnie przyszło mi z AliExpress właśnie karta sieciowa do tej urządzenia, parę dolarów kosztowało, więc nie dużo. I spróbujemy ją sobie tam do środka zamontować, przy okazji obejrzymy sobie, co jest w środku. No dobra, na początek musimy to jakoś rozkręcić. Może... No dobrze, to w takim razie odkręcamy na początek śrubki, żeby zobaczyć, co jest w środku. No, długie śrubki są. Mieli tu jeszcze jakieś śrubki pod tymi naklejkami, czy to tylko zatrzaski? Może ja wezmę sobie narzędzia do otwierania takich właśnie pudełek plastikowych. Mamy nasze super pisane narzędzie do otwierania obudowy. Ważne, żebyście tego nie robili zwykłym śrubokrętem, bo sobie pokaleczycie obudowę. Otwieramy. No i ewidentnie na początek musimy odłączyć baterię. Bateria odłączona. Tutaj jeszcze może wezmę, zabiorę sobie te przełączniki, bo one będą mi tu pewnie zaraz przeszkadzać. To sobie odkładamy na bok. I teraz tak. Może spójrzmy sobie najpierw do środka, co my to w ogóle w środku mamy. Tu mamy dwa joysticki analogowe, tu jest joystick cyfrowy, tu mamy podłączenie do wyświetlacza, tu mamy kartę SD, przyciski, głośność, to te takie malutkie to są głośniki, tu jest silnik od wibracji, tu jest jeszcze włącznik, oczywiście cała elektronika tutaj jest schowana w środku pod tą pokrywką i tu mamy miejsce na naszą kartę sieciową. Może sobie tutaj w ogóle to otworzymy. I teraz popatrzmy sobie, co ja sobie kupiłem. Czy to w ogóle będzie pasować? No to co to ja tutaj mam, to jakieś mi się duże wydaje. Powinno być jakoś tak. Okej. Czyli to powinno być tu. Czy musimy się pozbyć tych pinów tutaj z dołu. Teraz, jeżeli to zostanie położone, zainstalowane, to karta będzie... gdzieś tutaj jest antena. Całe to wszystkie te pady jest wszystko metalowe i nie można położyć anteny bezpośrednio na padach. Ona musi być gdzieś tu w powietrzu. Zobaczymy, jak to mi tu wyjdzie. Dodatkowo może tutaj założymy jeszcze jakąś izolację. No zobaczymy. Zaczniemy chyba od usuwania tych pinów tutaj z góry. Powiem wam, że taka pierdółka, a przynoszę coraz kolejne narzędzia, żeby to wymontować. Żeby to jakoś tak najsensowniej. To trzeba po prostu łapać po pinie i wyciągać. Zobaczymy, jak to będzie szło. Odrobina cyny. Trochę po barbarzyńsku, ale sukces osiągnięty.
Dobra, to teraz my to musimy sobie oczyścić i zaizolować. I co? Położymy sobie trochę jakiegoś. Lutowia. Czyli lutowia tylko liżacza. Ciągamy. Powiem wam, że strasznie niewygodnie, bo sobie ustawiłem tą kamerę tak właśnie tutaj okręcenia właśnie do was i efekt jest taki, że mam bardzo utrudniony, bardzo daleko mam to. Jeszcze paradoksalnie dołożymy cyklę i zbierzemy jeszcze raz z tych dwóch ostatnich pinów. No no, to zobaczmy teraz, jak to wygląda z konsolką. Tu mamy konsolkę i to powinno pójść. Tu jest pin i to się po prostu nie da. To trzeba będzie jakoś tak w powietrzu tu kurczę zamocować, wiecie? Chyba, żeby tutaj tą końcówkę opiłować. Wtedy mogłoby pójść na płasko. I tak chyba zrobimy, wiecie? Tutaj wezmę, po prostu opiłuję tą końcówkę. I powinniśmy o ten kawałek tutaj spiłujemy i to powinno wtedy wejść. No zobaczymy. Dobrze, nie za dużo, żeby tutaj cały czas było połączenie elektryczne, bo tu jest antena, nie wiem, czy tu widzicie, ale żeby nam tutaj ominęło śrubę. O właśnie, o to mi chodziło. Dzięki temu będzie można po prostu to polutować tutaj po kolei wszystkie piny. Dobra, a najpierw sobie wezmę to jeszcze podkleję jakąś taką izolacją, bo tutaj widzicie, na przykład mamy gorący pin tego gniazda. Tutaj co prawda jest to wszystko w miarę poizolowane i tutaj nawet są jakieś piny, które można było tu przylutować się, ale lepiej dmuchać na zimne tutaj i dołożyć tą jedną warstwę tu izolacji między spodem a górą. Dobra, to tu mamy kawałek właśnie takiej folii. Dzielnie nazywa Kapton. Jeszcze za długa, jeszcze ją przycniemy. Elektrostatyka się kłania. O, tak samo mamy tutaj założoną taką folię. No i teraz będzie można wziąć i polutować to wszystko. Na początek zrobimy sobie tutaj jedną kroplę. Potem do tego dołożymy płytkę i dorutujemy resztę. Tubnica się już nagrzewa. Pełni położymy tutaj trochę pasty, żeby to lepiej lutowało. Pierwszy pin jest po to, żeby tutaj wszystko naprowadzić. O, teraz sobie tutaj położymy to w pozycji takiej, jakiej tutaj sobie to wyobrażam, że będzie zainstalowane. Niech to sobie tu jeszcze na to dokładnie popatrzę.
tu trzeba będzie pin przygrzać. Teraz weźmiemy sobie z drugiej strony. Mam nadzieję, że to widzicie. I teraz lecimy po kolei. Nie masa. Masa zwykle wymaga najwięcej mocy. No dobrze. Ja sobie to obejrzę teraz. No dobra, wygląda w porządku. To... Teraz jeszcze położymy sobie na to jeszcze jeden kawałek kaptonu i tej żółtej taśmy. To jest taka fajna taśma, którą się stosuje w kosmosie, bo ona wytrzymuje wysokie temperatury. Tu kawałek położymy. I teraz coś, co może was zaskoczyć. Jeszcze tutaj musimy zaizolować sobie ten tutaj przewodzik. Bo się okazuje, że ta karta Wi-Fi tutaj dość mocno interferuje z właśnie przewodami. Trzeba założyć na nią izolację. Ja sobie pomyślałem, że może się po prostu uda mi kawałek takiej o stąd plecionki założyć. O, tutaj widzicie, taką plecionkę mam. Spróbujemy ją tu założyć. Już tyle. Jestem pewien, czy to zadziała. Zobaczymy. O, uwaga. Najpierw sobie nawlekam tutaj plecionkę na pincetę, żeby zrobić z niej taką rurkę. Jak mamy teraz rurkę, to możemy, czym się uda, wtyczkę przełożyć przez nią. Taki był plan, żeby przełożyć wtyczkę przez nią. Może to nie być takie proste. Brakuje dosłownie kawałeczka. Dobra, zrobię jeszcze inaczej. Rozłożymy tą wtyczkę i po prostu ją złożymy z powrotem. Pamiętajcie, czerwony z prawej. Nie, czarny z prawej. Tak, definicji czarny z prawej. Teraz przełożymy naszą siateczkę. Zresztą się zamknęła z jednej strony. Teraz na to jeszcze nałożymy sobie tę mokurczkę. Krótszą, ale tak niewiele. Patrzę, czy nie mniejszą. To jest ciutka za długa. Jeszcze nią obetniemy kawałek. Teraz będzie w sam raz. Tu sobie ustawimy. Mamy hot aire na 180 stopni. Ciekawe, że to nam przykryło. Pięknie. I teraz musimy założyć z powrotem wtyczkę, którą gdzieś żeśmy zgubili. Ktoś widział wtyczkę? Gdzieś tu musi być.
Tak, wiem, mam wielki bałagan tutaj. Powinienem mieć taką tackę, gdzie wszystko zbieram, ale nie mam. Cieszę się, że mam w ogóle cokolwiek. O, tu jest wtyczka. I jak to było? Czarny był z prawej, nie? Nie, czarny z prawej. Więc składamy czarnego z prawej. I teraz składamy wtyczkę tu. Tu jeszcze sobie tak ułożymy. Założę go trochę tak z boku. No i powinno być ok. Patrzę, czy jeszcze tutaj nie dać plasterka taśmy, żeby tu się nic nie ruszało. I będziemy chyba powoli skręcać. No dobra, posłuchajcie. Teraz te wszystkie tu przełączniki wkładamy. Teraz podłączamy baterię. Dobra, włączamy. No tak, karty nie ma jeszcze. Włączamy. Nic nie wybuchło, więc nie jest źle. Ten się włącza. Pytanie, czy się Wi-Fi wykryje. No nie działa. Coś poszło nie tak. A jak podłączymy kartę, pewnie zadziała. Tu widzicie, że Wi się pojawiło. Ale to dlatego, że mamy tą kartę włożoną. Teraz wyjmę klucz. A może nie? Spróbujmy, zobaczmy. Enable Wi-Fi. Wiecie co, to działa, tylko ta karta jest dużo mniejszy, ma zasięg niż wbudowana. Widzicie, mamy tu. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie na przykład zrobić update. Tak, tu trzeba powiedzieć OK. OK, czyli nie mamy nic do update'u. To można w ogóle usunąć. To jest strasznie dziwna gałkologia czasami. No dobra, ale... Wygląda, że działa. Ha! Jeszcze raz zrobimy restart. To już się włącza. No i zadziała. Oj, jest Wi-Fi. I teraz tylko options, work info. Musi poczekać, żeby się zalogować, widać. No zdecydowanie słabiej działa to Wi-Fi na tej budowanej karcie, czy na tej włożonej. Może powinien jeszcze założyć jakąś tą kartę sieciową tam. Co sądzicie? No. O, jest. Czyli się łączy.
No dobrze, jeszcze ostatnią poprawką, którą zrobiłem tutaj w tej konsolce, to się okazuje, że niestety ta antena Wi-Fi jest wbudowana, jest tak, że mimo wszystko osłonięta, że zasięg był dramatyczny, dosłownie z 2 metry od routera zaczynałem tracić zasięg, więc trzeba było zainstalować zewnętrzną antenę. I po prostu wymontowałem sobie, znaczy kupiłem na Allegro taką antenę od laptopa Wi-Fi, tutaj macie ją po prostu wklejoną w tym miejscu, tutaj między baterią a budową, dlatego po prostu sobie skróciłem kabelek od laptopa, tylko żeby właśnie tutaj był kawałeczek i go tutaj podłączyłem do tego gniazdka. I dzięki temu zasięg wzrósł dramatycznie, znaczy po prostu w tej chwili w całym domu po prostu jest zasięg tego Wi-Fi. Dodatkowo, w momencie kiedy tu zainstalujecie antenę, zaczyna być słychać trochę w kanale audio, jeżeli przesyłacie dane. Jeżeli wyłączycie Wi-Fi, to wtedy tego nie ma, natomiast jeżeli przesyłacie dane, no to trochę tutaj to słychać i dlatego tutaj spójrzcie sobie, bo dołożyłem tutaj, cała ta sekcja jest jeszcze przykryta tutaj za pomocą folii aluminiowej. To jest najpierw po prostu kapton, potem jest folia aluminiowa, potem jest znowu kapton i dzięki temu tutaj nadal trochę słychać, ale już prawie w ogóle, więc tutaj ten kawałek, tutaj tu jest w piwnicy karta muzyczna, no to został przesłonięty i dzięki temu całość w miarę dobrze działa. I no i w tym momencie ta konsola jest jakby kompletna. I o to w tym wszystkim chodzi. Zobaczymy, czy będziecie chcieli używać takiej konsoli, bo już z tego co widziałem, pojawiły się zapowiedzi kolejnej wersji, która jest po prostu większa, z trochę silniejszym procesorem, no ale pewnie będzie też troszkę droższa. No i dobra, to składamy. O, śrubki. Na koniec pozostaje sprawdzić, czy działa. No, system rusza. No i mamy, i zobaczmy, czy możemy włączyć Wi-Fi. To chyba było w Advance. Enable Wi-Fi i pyk, Wi-Fi jest, szybciutko to działa, dzięki temu właśnie można sobie robić aktualizacje albo grać sieciowo. No dobra, serce mi z tego, kamień z serca, już myślałem, że mi się coś popsuło. Dobra, jeśli wam się podobało, łapkę w górę, jak się wam się nie podobało, łapkę w dół, subskrybujcie ten kanał i do następnego razu, może znowu tym razem będzie już nie będzie graniu, tylko będzie o jakimś radiu. Zobaczymy. Trzymajcie się, hej!